Dlaczego warto oglądać polskie filmy? W ogóle polskie filmy? Tak, w ogóle. Ale nie wszystkie polskie filmy warto oglądać. Nie, ale na przykład Wyrwę. Dlaczego? O, dlaczego Wyrwę warto zobaczyć? Ja myślę, że Wyrwa jest takim filmem, na którym, mimo że to jest thriller, mimo że to jest historia momentami bardzo mroczna i na pewno bardzo trzymająca w napięciu, no to sobie myślę, że to jest jednak dobra rozrywka. To znaczy, że nie wychodzi się też z kina zdołowanym, że udało się Bartkowi Konopce, reżyserowi tego filmu, i aktorom Tomkowi Kotowi i Grześkowi Damięckiemu, którzy grają dwie główne męskie role, wprowadzić do tego filmu też trochę oddechu i poczucia humoru, co jest cenne, wydaje mi się. A jaka jest Pani postać? O, moja postać to jest zagadka, moja postać to jest trup. Tak, rzeczywiście jest tak, więc udział w tym filmie mój jest dość specyficzny i jednak mimo tego zaszczytnego miejsca na plakacie na samym środku dość skromny, niemniej jednak kluczowy, gdyż przez cały film główny bohater próbuje wyjaśnić, o co chodzi, że jego żona, którą gram, zginęła. No i ta żona się pojawia oczywiście w trakcie filmu, ale pojawia się w jego głowie tak naprawdę, w tym, co sobie przypomina w retrospekcjach z początku ich małżeństwa, kiedy jeszcze było między nimi dobrze, a później jakieś jego różnego rodzaju wizje, które wynikają z tego, że im bardziej się zagłębia w to, co się stało tej nocy, kiedy ona zginęła, tym bardziej zaczyna rozumieć, że ona prowadziła jakieś podwójne życie, że czegoś jej w tym ich związku ewidentnie brakowało, no bo rzeczywiście ten związek wpadł w taki etap głębokiej rutyny. No i ona zaczęła szukać inspiracji na zewnątrz, zwłaszcza, że to jest taka bohaterka o artystycznej duszy, dziennikarka z ambicjami pisarskimi, która napisała jedną powieść, tą planowała kolejną. A jakiś może film z dzieciństwa Polski, który Pani wspomina dobrze? Może Akademia Pana Kleksa? No, oczywiście, teraz bardzo czekam na Akademię Pana Kleksa z Kleksem w wykonaniu Tomka Kota. No a oprócz tego taki film, który na pewno był dla mnie jakiś bardzo ważny, to Panny z Wilka Andrzeja Wajdy. A może jakby miała Pani wehikuł czasu, to do jakiego filmu chciałaby się Pani przenieść? Polskiego, który już powstał i chciałaby Pani zagrać w nim? O, nad tym się nigdy nie zastanawiałam, co to miałoby być. No do Panien z Wilka bym się bardzo chciała cofnąć. Tak, bo to jest taki film, że zawsze jak go oglądałam, to myślałam sobie, że to by było cudownie tam być, ale z drugiej strony wszystkie aktorki, które tam grają, są tak perfekcyjnie obsadzone, że ja bym tam nic nie śmiała w ogóle zmienić i poprzestawiać. A może ma Pani taki film, który pamięta jakiś tekst z kultowego polskiego filmu? No, nie, pierwsze co chyba przychodzi do głowy każdemu Polakowi, to co ty wiesz o zabijaniu, ale... Jakiś taki polski aktor z tych właśnie już starszych, z którym Pani chciałaby zagrać, a jeszcze nie miała okazji. Czy już Pani spełniała wszystkie swoje marzenia zawodowe? Czy jeszcze czegoś możemy życzyć? Nie, no marzeń zawodowych to ja mam mnóstwo i przede wszystkim proszę mi życzyć złożonych, wielowymiarowych, głębokich ról w filmach, które zabierają głos na jakiś ważny temat, bo to jest coś, za czym ja tęsknię. Oczywiście cieszę się bardzo z różnych zadań, które są mi powierzane i tak jak w przypadku Wyrwy też to było dla mnie ogromne szczęście, że taką propozycję dostałam. Niemniej jednak funkcja tej mojej bohaterki też jest dosyć specyficzna w tym filmie i tam nie było ja już wiedziałam to od samego początku, już jak przeczytałam powieść, a później scenariusz, że tam nie ma miejsca na tworzenie głębokiej jakiejś postaci, portretu psychologicznego, więc za czymś takim tęsknię. Dobrze, to tego życzymy. Bardzo dziękuję.